Dobry wieczór Państwu. To już ostatni odcinek studia wyborczego Fota for Climate, ponieważ za chwilę już cisza wyborcza i naszą ostatnią gościnią jest pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Zielonej Góry Lubuskiego, startująca obecnie do Sejmu z listy numer 3, numer 1 na liście, Komitet Nowa Lewica, okręg wyborczy 8. Zasięg województwo lubuskie. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. Nie, wszystko dobrze. Pani posłanka, ale również pani doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, która również może wylegitymować się dużą ilością prac z tego zakresu. Tak. Chciałbym jeszcze nawiązać do tego. Zaprosiliśmy panią do studia naszej fundacji, do studia wyborczego, bo dość uważnie obserwujemy pracę posłów, posłanek w tej ostatniej kadencji w zakresie klimatu, ochrony przyrody. Nie ma wątpliwości, że jest pani osobą wyróżniającą się tutaj. Mieliśmy również okazję w pewnych sprawach spotkać się, działać razem. Za to też chcieliśmy podziękować, bo jest pani osobą, która zawsze niesie pomoc organizacjom pozarządowym w tych potyczkach o polską przyrodę. Jak pani te Pan, ja 4 lata. spędziłam 20 parę lat w pozarządówce, dlatego jeśli w coś w tym kraju wierzę, to w siłę pozarządówki. Jak pani ocenia z punktu widzenia klimatu i przyrody tę ostatnią kadencję, te 4 lata, a może nawet spróbujmy ocenić 8 lat, bo. No, chyba wszyscy mamy nadzieję na zmianę. Ja powiem tak, o te 8 lat bym raczej oceniała, ponieważ to, co się wydarzyło ostatnio, jest konsekwencją zaniedbań albo celowej polityki, bo jeśli ja popełniłam ustawę odorową, o której wszyscy zapomnieli, bo ona w ogóle nie wyszła z zamrażarki, no to popełniłam ją dlatego, że pogorszyła się moja sytuacja jako obywatelki, która nie może decydować o najbliższym otoczeniu swojego domu czy swojego osiedla. A to jest pochodną oczywistych działań Prawa i Sprawiedliwości, pochodną dwóch ustaw, które były w tej poprzedniej kadencji uchwalone, czyli Lex Developer i Lex Investor. To były ustawy bardzo mocno oprotestowywane przez ruchy miejskie w całym kraju, a ja nie tylko jestem związana z organizacjami feministycznymi, kobiecymi od 20 paru lat, ale także jestem związana z ruchami miejskimi i byłam radną miejską Zielonej Góry z ramienia ruchu miejskiego. I rzeczywiście jeszcze zanim zostałam radną, no to uczestniczyłam w takich protestach i w skutecznym zablokowaniu budowy wielkoobszarowej fermy Drobiu niedaleko mojego osiedla na terenie właściwie obszaru Natura 2000, właściwie przy cieku wodnym, który zasila pobliską miejscowość wodę pitną. I myśmy tą budowę tej fermy oprotestowywali na kilku poziomach. Przede wszystkim robiliśmy protesty, ale żeby to się nie skończyło tak, jak się kończy wiele protestów, czyli na takim społecznym buncie, który się jakoś wycisza, wygasza, dlatego że ludzie są po prostu zmęczeni. Myśmy także składali doniesienia do prokuratury na urzędników o przekroczenie uprawnień bądź zaniedbanie obowiązków, niedopełnienie obowiązków. No i myśmy także zaskarżali decyzję do SKO i na poziomie WSA wygraliśmy i rzeczywiście zakwestionowaliśmy raport oddziaływania na środowisko. I powiem tak, ja wiedziałam, że ja już się tym tematem po prostu zajmę, bo ścieżka, którą przeszliśmy, pokazała, nauczyła nas i właściwie stworzyła kilka dobrych praktyk, którymi ludzie nam podobni mogliby iść, bo wtedy, kiedy my protestowaliśmy i walczyliśmy prawnie, no to myśmy się kontaktowali z ludźmi, którzy mieli podobne problemy, szuka się po internecie.
Szuka się ludzi, którzy mieli podobne doświadczenie i wykorzystywaliśmy wiele doświadczeń. W związku z tym potem pokazywaliśmy nasze doświadczenia na terenie całego województwa i w pewnym momencie byłam już kojarzona jako ta pani od ferm, prawda? Co zrobić, żeby tu nie było jakiejś fermy? I rzeczywiście tych później już, czy nawet już jako posłanka, udało się rzeczywiście zablokować budowę kilku takich wielkoobszarowych ferm na terenie województwa lubuskiego. Ale myśmy później, właściwie nam z pomocą przyszła pandemia, bo się okazało, że ten przedsiębiorca wykonał pewien manewr, który jest bardzo częstym manewrem. Po prostu podzielił swoje przedsiębiorstwo i wystąpił o pozwolenie zintegrowane. A o to pozwolenie wystąpił już nie do prezydenta miasta, do marszałka województwa. I przyszła pandemia i się okazało, że nas po prostu wykluczono, też na bazie już nowych przepisów, wykluczono nas z tego procesu decyzyjnego. I wydano mu pozwolenie w ramach tego zintegrowanego. Ale no tutaj też ta pandemia też nam pomogła, ponieważ ona się przesuwała i tutaj przeciągała w czasie i pan miał opóźnienia w tej inwestycji, w związku z czym bank tam wycofywał, zmieniły mu się warunki, w związku z tym on tą fermę przeniósł w inne, bardziej mu życzliwe miejsce. Ale ta sytuacja obywateli, też to, co się zdarzyło na samym finiszu tej kadencji Sejmu, ona jest coraz gorsza. Bo to już nie mówimy o sytuacji, w której my byliśmy, prawda? Że się ta ferma była w prostej linii od mojego domu, miała być 600 metrów, a od naszego osiedla miała być 150 metrów. No dzisiaj to by już nas nikt nie pytał o to, prawda? W związku z tym ta Dokładnie. sytuacja obywateli w tych procesach decyzyjnych, ona się stale pogarsza i myśmy się dobrze zorganizowali, bo to jednak jest osiedle, na które się sprowadzili ludzie z jakąś taką świadomością też ekologiczną, bo to osiedle było zaprojektowane z własną oczyszczalnią ścieków, co się 20 parę lat temu nie zdarzało, prawda? Albo zdarzało się bardzo rzadko. I raczej ludzie chcieli zachowania tego dobrostanu, tego, że rzeczywiście żyjemy tutaj zgodnie z zasadami przyrody i współistnienia z przyrodą i nam nie śmierdzi, nie trujemy niczego i nas nikt nie truje. Ale mimo tego, że myśmy byli zorganizowani, że w naszym osiedlu mieszkało sporo osób i mieszka sporo osób ze świadomością ekologiczną, ludzie z wyższym wykształceniem, pracujący na uniwersytecie, prawnicy, lekarze, to jednakowoż dzisiaj, nawet jakby się taka dosyć sprawna grupa zebrała, to by nie wygrała z obecnymi przepisami. I to jest sytuacja, w której obywatele, jeżeli już nawet mają dużą świadomość ekologiczną, klimatyczną, to są absolutnie na przegranej pozycji. I do tego nas doprowadziły rzeczywiście rządy Prawa i Sprawiedliwości, tego odebrania tych decyzji obywatelom. I to się dzieje na różnych poziomach, bo to się nie dzieje tylko i wyłącznie na poziomie tym, o którym ja mówiłam, budowy tych nowych inwestycji, bo jak składałam też tą ustawę odorową 3 lata temu, jej projekt, a on konsumował właściwie konsultacje społeczne z 2007 roku, bo wówczas ta wchodziło na agendę mówienie właśnie o odorach, o tym, że trzeba zdefiniować uciążliwość odorową, że trzeba zdefiniować właściwie kliny napowietrzające i tak dalej, no to wówczas też to się skończyło niczym. I kiedy ja tą swoją ustawę wprowadzałam, to nawet rozmawiałam podczas Komisji Ochrony Środowiska z urzędnikami ministerialnymi, bo oni pracowali nad własną ustawą odorową i w ich ustawie odorowej miały być utrudnienia dla zakładania nowych inwestycji, które mają mieć takie właśnie odorowe oddziaływanie na środowisko, a w mojej ustawie były takie ścieżki, jak radzić sobie już z istniejącymi zasmradzaczami. I ani jedna, ani druga ustawa nie została sfinalizowana. Po prostu gdzieś w pewnym momencie uznano, że być może lobby jest jakieś duże nadal. Bez względu na to, kto rządzi, to lobby zasmradzaczy jest spore. Ale nie tylko w tej kwestii pogorszyła się sytuacja, ale także jeżeli mówimy o Odrze, tak, bo tutaj mamy czy w tych specustawach, czy w tych nowych rozwiązaniach dotyczących ochrony środowiska mamy to ograniczenie obywateli w przypadku raportów oddziaływania na środowisko, mamy w ogóle Inwestycji rezygnację z strategicznych. raportu.
Tak, przy tych strategicznych, to w specustawie każda pierdoła nagle się okazuje strategiczną inwestycją i ograniczane jest też przecież prawo obywateli do tego, w jaki sposób chcieliby uczestniczyć w planach zagospodarowania lasu i tak dalej, urządzania lasu. W związku z tym tu naprawdę ten udział społeczeństwa jest coraz mniejszy, w związku z czym myślę, że to naprawianie państwa po PiS-ie powinno też być takim naprawianiem w kierunku większego udziału czy zorganizowanych grup obywateli, myślę o organizacjach pozarządowych, czy w ogóle grup obywateli, którzy się zwyczajnie nagle chcą zrzeszyć w imię jakiegoś działania proekologicznego czy proklimatycznego, czy w ogóle jakiegokolwiek obywatelskiego. Nie można tych obywateli po prostu wykluczać z procesów decyzyjnych, a nawet wręcz przeciwnie, trzeba byłoby ich włączać. Więc tyle o tej ustawie, o dorobek i o tych moich początkach. Ale chyba nie będzie przesadą stwierdzenie, że jeżeli czeka nas kolejna kadencja Zjednoczonej Prawicy, to te 8 złych lat dla polskiej przyrody zostanie przypieczętowane, bo nie ma żadnych widoków chyba na to, żeby Zjednoczona Prawica zrozumiała powagę sytuacji przyrodniczej. Sytuację bioróżnorodności, klimatu. Nie wydaje się, żeby tak było. Co pani poseł o tym No, sądzi? nie wydaje się, bo to widać chociażby w przypadku Odry. Bo proszę też zwrócić uwagę na to, mówię teraz nie tyle do pana, ile do naszych słuchaczy, jakie zmiany wprowadziła specustawa odrzańska. Tam się w tej specustawie nie pojawiło absolutnie nic, co by wynikało z rządowego programu, znaczy z rządowego raportu dotyczącego katastrofy odrzańskiej. Bo tam się pojawiło kilka wniosków i kilka rekomendacji. Nic nie zostało do tej ustawy implementowane z tych wniosków. Do specustawy odrzańskiej nie zostało implementowane nic absolutnie. Z tego, co wisi na stronie Wód Polskich, a co jest też tym projektem renaturyzacji polskich rzek. Więc w związku z tym, nawet jak się wytwarza całkiem słuszne raporty, tony papieru, nawet uczestniczą w tym świetni naukowcy, wiarygodni dla wszystkich, to potem się okazuje, że to absolutnie ta wiedza nie jest wykorzystana dla dobra rzek czy dla dobra przyrody. I w specustawie odrzańskiej mamy zobowiązanie Wód Polskich do tego, żeby przeprowadziły tą inwentaryzację pozwoleń wodnoprawnych, zweryfikowały je i ewentualnie się z czegoś wycofywały. A przecież to powinno być na bieżąco, bo mamy i tak jak przy tej katastrofie odrzańskiej nam cały czas Wody Polskie tłumaczyły, że one nie mogą weryfikować pozwoleń wodnoprawnych bez decyzji prokuratury albo bez decyzji premiera, co było absurdem. W związku z tym przygotowaliśmy w ramach zespołu do spraw renaturyzacji Odry kilka doniesień na kluczowych urzędników ministerialnych i Wód Polskich za niedopełnienie obowiązków, właśnie w związku z tym, że powinni przeprowadzać od razu czynności weryfikujące pozwolenia wodnoprawne, bo przecież mamy i zmiany klimatyczne, i suszę klimatyczną, i miewamy niski stan wód, i miewamy też różnego rodzaju zmiany temperaturowe, które przy zwiększeniu się temperatury i niskim stanie wód wiadomo, że możemy mieć chociażby przyduchę, a co dopiero złote algi. I tutaj no, widać, że przy tej ustawie raz, że nie, że te pozwolenia wodnoprawne mają się dopiero być weryfikowane od 2024 roku, czyli absolutnie nie chciał wchodzić w jakiekolwiek konflikty rząd Prawa i Sprawiedliwości, nawet pozorowane przed wyborami z przedsiębiorcami, w głównej mierze z przedsiębiorcami pewnie państwowymi i samorządowymi, czy bo Kopalnianymi. przecież to jest tak, kopalnianymi. Natomiast tutaj jest tak, że ja zwracam uwagę, że bo ja już użyłam dzisiaj sformułowania pozwolenia zintegrowane, bo w przypadku Odry, po katastrofie odrzańskim, same Wody Polskie zaczęły weryfikować te pozwolenia wodnoprawne
Dopiero od tego roku. Jesienią nie zrobiły nic i dopiero gdzieś pierwsze informacje, że są weryfikowane, myśmy dostali późną wiosną, w okolicach maja, czerwca, kiedy pytaliśmy podczas obrad zespołu. Natomiast przypominam, że ani jeden urząd marszałkowski nad Odrą nie zweryfikował pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia zintegrowanego. Ani jeden urząd marszałkowski. A te wielkie kopalnie, te wielkie przedsiębiorstwa mają właśnie pozwolenia zintegrowane. W związku z tym no nie widać, żeby była duża świadomość polityków, czy to są politycy Zjednoczonej Prawicy dzierżący władzę w tym kraju, ale przecież sejmiki wojewódzkie po tej zachodniej ścianie, no to są sejmiki wojewódzkie zarządzane przez opozycję. Więc też tej świadomości, że trzeba zmieniać te pozwolenia zintegrowane, które zostały wydane lata temu i dostosowywać je do sytuacji klimatycznej, sytuacji hydrologicznej, tej świadomości nadal nie ma. I to jest coś, co napawa mnie obawą, że nawet po zmianie rządów, po zwycięstwie opozycji, będzie bardzo trudno zmienić ten, w cudzysłowie, klimat dla przyrody w Polsce, bo ciągle jest zbyt mała świadomość, że to jest coś ważnego. To też widać, jak rok po katastrofie, pamiętam protesty ludzi w sprawie katastrofy odrzańskiej sprzed roku. To były tłumy ludzi. A jak zrobiliśmy coś w tym roku, czy robiono coś w tym roku, różne grupy robiły, no to parę osób ledwie przychodziło, paręnaście, to nie były jakieś tłumy. Ludzie uznali, że jakoś to będzie i ten jakoś to będzie w Polsce jest olbrzymi. I w tej specustawie odrzańskiej jest także jeszcze jedna rzecz, tam jest kluczowy rok 2030, bo dopiero wtedy ma być podwyżka kwoty, którą trzeba będzie odprowadzać za zrzut soli do rzeki. W związku z tym właściwie będzie mniej opłacalne, a nie nieopłacalne zrzucanie soli do Odry po 2030 roku. No to jest sytuacja absolutnie dramatyczna. A A widać, że tak. jeżeli załóżmy, mamy na to nadzieję, że ten poniedziałek po wyborach będzie na tyle optymistyczny, że będą widoki na zmianę rządu, co nowy rząd, koalicja obecnej opozycji powinna jak najszybciej zrobić dla Odry? Ja powiem tak, w tym zespole, o którym ja wspominałam, zespole do spraw renaturyzacji Odry, który współprowadziłam w tej kadencji z panem posłem Anisiko, który już niestety nie kandyduje z Zielonych, ale mam nadzieję, że ktoś z posłanek, któraś z posłanek albo nowych posłów Zielonych go zastąpi, bo to jest bardzo dobra kooperatywa i chyba w ogóle jedyny zespół, który ma dwoje współprzewodniczących, żeby pokazać też partnerstwo. Myśmy tam wypracowali cały szereg rekomendacji, co należy zrobić w ramach tej renaturyzacji, bo trochę się mówi teraz o rewitalizacji. Jak słyszę rewitalizacja, to też mi się zgrzyta wszystko wewnętrznie, bo to już jest tak ośmieszone pojęcie i tak zdewaluowane, że lepiej, żeby tej Odry nam nie rewitalizowano, bo zostanie jakimś zombiakiem strasznym. Tylko właśnie renaturyzacja. I tam myśmy zresztą ten zespół założyli po to, żeby oprotestować wiele inwestycji, które były realizowane do tego roku na Odrze, a które tą Odrę po prostu zabijały. To korytowienie rzeki, betonowanie brzegów. No, myśmy się spodziewali, że to w drastyczny sposób, dramatyczny też sposób zablokuje możliwości samooczyszczania się rzeki. To się rzeczywiście stało, ale i dzieje teraz. Natomiast myśmy nie przewidzieli, że się pojawią złote algi, ale przewidzieliśmy, że na pewno będzie dramatyczne zwiększenie się zanieczyszczenia Odry, więc tam jest sporo rekomendacji. I teraz co ciekawe, nawet myśmy też sporządzili sporo rekomendacji, co należy zrobić, jeżeli chodzi o powtórzenie się, możliwość powtórzenia się katastrofy, czyli taki wyrzut prymnezyn wielki. Mówiliśmy o odławianiu ryb, więc ja w tej chwili kompletuję całą korespondencję z wojewodami, bo to jest dramatyczny brak świadomości. Te odpowiedzi, że na przykład nie będziemy odławiać ryb, bo niby po co, prawda? Albo gdzie je będziemy, albo to jest za drogie. Więc absolutnie nikt się nie przejmuje tym, że te nieodłowione ryby po prostu umrą, jak jest zakwit prymnezyn, bo jednakowoż te ryby się, tak jak w przypadku przyduchy, nie nauczyły się rozpoznawać zagrożenia i uciekać na przykład w bezpieczne miejsca.
W przypadku Alktos to się nadal nie dzieje. Ale myśmy też mówili, że i to wyszło w badaniach chociażby profesora Wziątka, i to też teraz nam wychodzi z tej korespondencji, że oni już się też zauważyli, że jeżeli woda płynie, cały czas płynie i nikt jej nie zatrzymuje na tych śluzach, to te złote algi się nie namnażają. I to jest wiadomość z dzisiaj, także wiadomość z dzisiaj, że wreszcie to wojewoda opolski zauważył, na przykład na bazie obserwacji, i będziemy to dalej ciągnąć, bo to pokazuje, że to jest takim dowodem na to, że my, mówiąc o tym, że tej rzeki nie należy zatrzymywać, nie należy stawiać na żeglowność tej rzeki, na przetrzymywanie wody, żeby potem puścić jakąś barkę przy tym niskim stanie wód, bo to po prostu będzie powodowało uśmiercenie tej rzeki, bo algi się nie wytruje, można ograniczyć ilość Jej algi w wodzie, obecność. ale wytruje tak jej obecność, ale no, musimy kontrolować obecność tej złotej algi w Odrze, żeby po prostu zapobiec śmierci ryb i zakwitowi i wyrzutowi prymnezyny. I no, będziemy po prostu nad tym, to jest dla nas twardy dowód, że oni też to już wiedzą, więc będziemy naciskali w tej kolejnej kadencji. Mam nadzieję wszyscy, żeby ten nowy rząd dostrzegł to, co się udało wypracować i zaobserwować po tej katastrofie odrzańskiej, żeby rzeczywiście tą rzekę ratować, zanim ten los Odry podzielą inne polskie rzeczy, bo rzeki, bo przecież w górnym biegu Wisła też jest trochę zasolona, prawda? Więc to się tak samo może skończyć. Widzi Pani szansę na powołanie po wyborach Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry? Czy wsparła by Pani Ja takie powiem, działanie? ja myślę, że nie czytałam dobrze programów konkurencji. Nie wiem, czy Zieloni mają, ale przypuszczam, że mają. Programie powołanie parku. My mamy powołanie parków nad Odrą, na Odrze, i mam nadzieję, że to się uda zrobić. Natomiast ja powiem tak, te wszystkie działania związane z tworzeniem nowych parków, z ograniczaniem ingerencji człowieka w przyrodę na terenie gospodarowanym przez samorządy, musi nie być oprotestowany przez samorządy. Natomiast kiedy się tworzy takie parki, samorządy finansowo na tym tracą po prostu. Oni to przeliczają na podatki, na interesy, na wpływy. W związku z tym bez wprowadzenia takich mechanizmów, które będą rekompensowały te straty samorządom, to nam się nie uda powołać ani jednego parku narodowego pewnie, bośmy jako cała opozycja mówili, jak ważne są samorządy, no więc trudno, żebyśmy wchodzili w takie same konflikty z samorządami, jak wchodzi rząd Zjednoczonej Prawicy. Więc myślę, że te mechanizmy dla samorządów, żeby im się po prostu zaczęło opłacać tworzyć parki narodowe, będą musiały być wprowadzone. To zresztą chyba jest taka też świadomość we wszystkich środowiskach ekologicznych tego, że musimy to zrobić, zważywszy na to, że na to zaskoczenie na przykład ekologów, którzy przyjeżdżali protestować do Białowieży. Tak, że miejscowa ludność niekoniecznie była zadowolona z ich obecności, prawda? Że czuła, że to jest coś przeciwko, że ta obwodnica to im się należy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym potrzebujemy tych mechanizmów naprawdę. I tu jest też ogromna praca do wykonania, myślę, przez te całe środowiska pozarządowe, aktywistyczne, bo musi się dokonać w kraju wielka zmiana świadomości. I mi to dosyć boleśnie uświadomił komisarz w zeszłym roku po katastrofie. Pojechaliśmy z delegacją Lewicy na spotkanie z kilkoma komisarzami w sprawie KPO i możliwości odblokowania tych środków. I na jednym spotkaniu z komisarzem Janiciczem, który decyduje o zarządzaniu kryzysowym, zajmuje się zarządzaniem kryzysowym,
Ja pytałam o Odrę, bo bardzo chciałam poszerzenia dyrektywy wodnej. Miałam konkretny projekt wypracowany też w czasie prac naszego zespołu, co w tej dyrektywie wodnej powinno być więcej, żeby chronić Odrę, które jeszcze rzeczy powinny być badane, monitorowane. I wtedy ten komisarz mi powiedział prosto, ale w sposób oczywisty. Szanowna Pani Posłanko, my tutaj w Komisji Europejskiej nie rozwiążemy za Was Waszych problemów. I to jest tak, kiedy widzimy, tak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości niszczy przyrodę i zwracamy się o pomoc do Komisji Europejskiej, no czasami zareaguje. Ale niekoniecznie. My musimy się nauczyć w Polsce sami rozwiązywać te problemy i sami zadbać o nasze rzeki, nasze lasy, nasze pola i nasze powietrze. I ta mityczna, wspaniała Unia Europejska za nas tego po prostu nie rozwiąże i nas wbrew nam po prostu nie zbawi. Więc ja liczę na to, że no. Te rządy, które mamy zamiar zbudować po wygranych ze Zjednoczoną Prawicą w wyborach, na pewno będą bardziej proklimatyczne i proekologiczne, ale także no, będą musiały być naprawdę wielkie projekty ogłoszone ogólnopolskie, które znajdą finansowanie dla takich działań proekologicznych czy proklimatycznych, bo mówiliśmy tutaj o parkach, ale musimy powiedzieć tak, no odsalanie wody, trzeba, byśmy też opracowali taki projekt, takie propozycje na to, żeby zacząć systemowo odsalać wodę, bo jakość wody kopalnianej, jakość tej wody dołowej jest świetna, tylko trzeba ją po prostu odsolić. My możemy z niej korzystać, możemy z niej nawet korzystać w domach, no to jest bardzo ważne. No i też nam potrzeba ogromnych pieniędzy na te zaniedbania, które są nie tylko zaniedbaniami tych rządów Zjednoczonej Prawicy, ale także zaniedbaniami poprzednich rządów, braku uważności, braku troski, bo Polska jest jednym wielkim toksycznym wysypiskiem i to my w Zielonej Górze wiemy już bardzo mocno po pożarze przylepu i wiemy także, że samorządy lokalne sobie z tymi toksycznymi wysypiskami, z tymi mafiami śmieciowymi po prostu z kosztami rekultywacji tego terenu absolutnie nie poradzą, bo tutaj utylizacja tego wszystkiego, zanim to spłonęło, mogła kosztować w tej chwili do 40 milionów, a samorząd nie chciał na to wydać pieniędzy, a nacisków też społecznych olbrzymich jakby nie było. To jakieś takie wariatki ekoterrorystki jak ja o tym mówiły. Ale ja zwracam uwagę, że jest na przykład taki wielki teren przygraniczny w województwie lubuskim, to jest Brożek Zasieki. Tam są tereny byłej fabryki prochu po niemieckiej. Tam jest wiele, wiele hektarów, tam jest kilkaset bunkrów i różnych budowli na terenie tych wielu, wielu hektarów lasu, z daleko od ludzkich siedzib. I tam przez lata były zwożone śmieci nie wiadomo skąd. I to absolutnie, żeby to w tej chwili, bo ja mówiłam o tym, że usunięcie 40 milionów, a w tej chwili po tym spłonięciu, rekultywacja gleby, odszkodowania, projekty zdrowotne, profilaktyczne, to będzie jakieś 2 miliardy circa, jak tutaj na szybko mi eksperci wyliczyli, ale tam w tym Broszku, w tej chwili, żeby utylizować to, zanim to zacznie znowu płonąć, bo to już raz płonęło w 2017 roku, no to potrzeba według operatu 189 milionów. Budżet tej gminy to jest 15 milionów. Więc bez, a takich wysypisk w kraju jest około 500, więc tych, o których wiemy. Więc tutaj naprawdę potrzeba gigantycznych miliardów na to, żeby po prostu Polskę z takich śmieci, z takich toksyn zwożonych nie tylko z Europy, tak, ale także z Polski, bośmy nie mieli takich polityk, które by czyniły producenta odpowiedzialnym za to, co wyprodukował toksycznego, no to są po prostu olbrzymie koszty. Tu jest też taka wielka hałda roponośna takich różnych węglowodorów, to jakieś z takich dwóch rafinerii polskich, jednej spod Rzeszowa już nieistniejącej, a drugiej spod Krakowa, wywożono przez 20 lat temu, 20 lat temu zaczęto wywozić
w Nowej Soli, ona leży nad Odrą i nikt z nią nic absolutnie nie zrobił, no bo po prostu jakaś upadła fabryka, jakaś upadła firma, właściciel tej firmy jeździ sobie po Zielonej Górze dobrym autem, a żyje sobie jak pączek w maśle, a wielka hałda, której oczyszczanie z niej to jest jakieś 40 milionów, no a to też jest małe miasteczko, które tego absolutnie nie udźwignie, więc ja powiem tak, będzie potrzeba olbrzymich pieniędzy, a żeby te olbrzymie pieniądze się znalazły i żeby te olbrzymie pieniądze można było wydatkować, to jest też potrzebna olbrzymia zmiana świadomości, żeby społeczeństwo uznało, że jest to priorytet. Bardzo się cieszę, że pani poseł wspomniała o tym problemie śmieciowym, który w ostatnich latach no, stał się też, można powiedzieć, w złym sensie tego słowa, niezwykle widowiskowym problemem, bo w zasadzie przez cały kraj przetaczały się pożary wysypisk i nie ma wątpliwości, że ten temat po wyborach musi się pojawić i myślę, że nie byłoby również od rzeczy pewne rozliczenie tego tematu, bo to, co się działo, w zasadzie włos jeżył się na głowie, kiedy oglądało się pożary, które wybuchały w zasadzie co tydzień. Myślę, że po wyborach będzie miejsce, żeby zrobić w naszym studiu osobny program w ogóle na ten temat. Nie, natomiast chcę i jestem zobowiązany zapytać o kolejne sprawy, których pytamy naszych gości. Chciałbym teraz zapytać, jak pani widzi dalszą transformację energetyczną kraju, a może nawet dalszą to złe słowo, bo ta transformacja w ostatnich latach no, w pewnym sensie jest pozorowana. Oprócz tego projektu jądrowego, który my jako ekolodzy atomowi popieramy, niewiele się dzieje. Jak pani widzi tutaj najpilniejsze potrzeby w razie przejęcia władzy przez opozycję, na czym pani by się koncentrowała? No, tutaj musimy zrobić sporo porządku. Ja jakby dopowiadając to, co my mamy w programie Lewicy, tak, bo tam mamy oczywiście miks OZE z energią jądrową, bo samo OZE nam nie wystarczy. My nie jesteśmy ani pięknie nasłonecznionym krajem, ani krajem wielu wodospadów jak Norwegia. I rwących rzek. Więc tak, rwących rzek, żeby nam rzeczywiście wystarczył miks OZE, ale ja powiem tak, z perspektywy województwa lubuskiego, tutaj i obecne, i poprzednie władze samorządowe, mimo wyników referendum, marzyło im się górnictwo, wydobywanie węgla brunatnego. Czyli robienie tego, co tutaj robią Niemcy za granicą. I jakby nie docierało do nich, że te ogromne spadki poziomu wód, to, że się te wody obniżyły o 1,5 metra w niektórych miejscach, są najprawdopodobniej spowodowane tym, że Niemcy wydobywają węgiel brunatny niedaleko polskiej granicy. I nam się tutaj na ziemi lubuskiej marzyło, że my też będziemy takim wielkim poligonem wydobywczym węgla brunatnego. Mieszkańcy walczyli z tym latami. No, aktywne społeczeństwo, parę osób z taką głęboką świadomością ekologiczną i klimatyczną lata temu, kiedy jeszcze nikt o tym nie mówił, protestowali przeciwko temu, no i się udało zablokować te pomysły. I one nagle zniknęły nam z tych wieloletnich programów wojewódzkich, aczkolwiek wydano na projektowanie tych kopalni ogrom pieniędzy. Dlaczego ja mówię o tej kopalni? Ano dlatego, że zakładano, że jak wybudujemy te kopalnie odkrywkowe, to zaczniemy dostosowywać, remontować, uzupełniać linie przesyłowe. I w innych regionach kraju pewnie nie było takich planów i nie odsuwano z powodu planowania budowy kopalni za jakiś czas remontu linii przesyłowych. Natomiast nam rzeczywiście grozi cały czas ta sytuacja, w której nagle nam prądu zabraknie.
Nie dlatego, że nie będzie go skąd brać, ale dlatego, że nie będzie go czym przesyłać, bo wszystkie te linie mamy w fatalnym stanie tak naprawdę. I to widać także przy takich drobnych problemach, które mają obywatele, jeśli już chcą mieć własny prąd z własnej na przykład fotowoltaiki. I nagle się okazuje, że podłączenie tego to jest praktycznie niemożliwe i są same odmowy, bo linie nie wytrzymują. I to jest chyba coś, co musimy natychmiast wdrożyć, bo pieniądze, które mogliśmy mieć dzięki emisji CO2, tak, one poszły, zostały przeżarte nie wiadomo na co. Na co, Te tak. pieniądze były marnowane latami, a powinny pójść właśnie na remont linii. I myślę, że to powinna być jedna z pierwszych decyzji, bo bez dostosowania przesyłu do tych wymogów my naprawdę nie będziemy mogli stawiać na OZE, bo myślę, że jeszcze droższe niż remont przesyłu będzie w ogóle magazynowanie, zwłaszcza że magazynowanie energii to się jeszcze chyba niespecjalnie opłaca za bardzo na całym świecie i są to bardzo drogie przedsięwzięcia. Ja osobiście jestem tak wściekła na to, co się dzieje, że co jakiś czas się zastanawiamy z mężem, a może by tam wziąć kredyt i magazynować sobie samodzielnie ten prąd, żeby być niezależnym od tego cyrku, który mamy. To jest jedna z tych potrzeb, która myślę jest najpilniejsza. I też państwo powinno być, to jest w naszym lewicowym programie, państwo powinno być takim dawcą dobrych praktyk, modelowych praktyk. Więc myślę, że wszystkie budynki użyteczności publicznej zarządzane przez państwo czy przez samorządy powinny przejść modelową termomodernizację. Bo i ciepło, i energia, no kto tam dzisiaj słyszał o budynkach pasywnych, prawda? Natomiast myślę, że ta idea powinna trafić pod strzechy i tu państwo powinno modelować tą zmianę społeczną. Ja tak mówię o tych fajnych rzeczach, które się powinny wydarzyć i tak się zastanawiam, skąd na to my wszystko weźmiemy pieniądze w sytuacji, kiedy mamy tak rozwalony budżet, prawda? A tu trzeba przekierowywać pieniądze na ekologię, na klimat, a mamy ogrom potrzeb i niekoniecznie chyba dużą świadomość obywateli, że to po prostu musimy zrobić, bo jak rozmawialiśmy o Odrze przed chwilą, no to przecież my nie zrealizujemy tego, cośmy sobie, do czegośmy się zobowiązali wobec Unii Europejskiej w sprawach wód, prawda? Nie zrealizujemy tego. Więc nie wiem, czy nam się uda zrealizować to, do czego się zobowiązaliśmy jako to państwo członkowskie Unii Europejskiej w zakresie też produkcji energii i tej zmiany, która powinna nadejść, żeby tutaj rzeczywiście chronić klimat. Będzie to na pewno wielkie wyzwanie, będzie bardzo ciężko, no ale chyba trzeba do ludzi mówić po prostu językiem korzyści i młodzi ludzie powinni nieść tą zmianę, która się też powinna zacząć od szkół. No, mam nadzieję, że to się naprawdę nam uda. Zachęcenie też rolników, prawda, do tego, żeby sami byli dla siebie producentami energii, to też jest, to zdaje się PSL ma takich kilka pomysłów, no to jest to coś, co sprawi, że rzeczywiście te idee produkowania czystej energii mogą trafić pod tak zwane strzechy. No wsie, tak, nasza spokojna wsi wesoła w sezonie grzewczym to jest wielkie smogowisko, prawda? Niestety. Pani poseł, czy no my jako organizacje ekologiczne mamy dość jednoznacznie krytyczny stosunek wobec rządów PiS-u, natomiast ten jeden projekt elektrowni jądrowej na Pomorzu jest z pewną konsekwencją jednak realizowany. Czy nowy rząd, jak mamy nadzieję, Lewicy, Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej, będzie kontynuował ten projekt, czy rozważa jego kontynuację? Rozumiemy również, że jak wszystkie działania poprzedniego rządu, wymagać on będzie przeglądu, ale
To pytanie zadajemy Będzie wszystkim naszym wymagać gościom. przeglądu i audytu. Ale ta wstępna deklaracja oczywiście lewicy jest taka, że my chcemy elektrowni jądrowych. Chcemy po prostu, wiemy, że sobie nie poradzimy samym miksem OZE. Że to w takim kraju, w takim miejscu klimatycznym, jak my jesteśmy, tak, w takim państwie, samo OZE nam po prostu nie wystarczy, więc musimy zainwestować w elektrownię jądrową. Więc ten projekt pewnie będzie kontynuowany po tym przeglądzie, bo też się boimy, żeby nie było tak z elektrownią atomową, jak było z respiratorami, prawda? Żeby to nie była jakaś wielka podpucha, na którym szwagier szwagra zarobi. A może to być niebezpieczne dla obywateli, zwłaszcza, że obywatele mają chyba dosyć dużą ciągle jeszcze nieufność wobec energii atomowej, bo popatrzmy, że pamięć mojego pokolenia to jest jeszcze ciągle pamięć Czernobyla, prawda? A Europa się dosyć mocno przeraziła, popatrzmy na nasze sąsiednie Niemcy, Fukushimą, prawda? Więc myślę, że tych obaw u obywateli jest sporo, więc żeby elektrownia jądrowa i w ogóle energetyka jądrowa stała się popularna i akceptowalna społecznie, to też jest jeszcze jakaś praca do wykonania. Tutaj taką propagandową pracę wykonuje już rząd PiS, tak? Bo są to jakieś takie różne reklamy radiowe, ja się na nie natknęłam kiedyś. Parę razy, ale myślę, że trzeba przekonywać ludzi do tego, że nam tutaj tsunami nie grozi i też nie grożą nam takie zaniedbania, jak były w Czernobylu, żeby rzeczywiście mogło coś zagrozić bezpieczeństwu obywateli, ale obywatele muszą mieć zaufanie. No, ja liczę na kontynuację tych projektów. To mamy w naszym lewicowym programie, że musimy to kontynuować po prostu. Nie ma wyjścia. Ja miałem Jak już okazję. odtrąbiliśmy, że musimy odchodzić od paliw kopalnych, no to po prostu nie mamy wyjścia. A sytuacja geopolityczna jest też taka, bo nie ukrywam, że jeszcze chyba ze 3 lata temu mówiliśmy o tym okresie przejściowym w lewicy, zanim rzeczywiście osiągniemy tą zdolność do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych, mówiliśmy o wykorzystaniu gazu. No, w obecnej sytuacji chyba już odchodzimy od tego, bo się już na tym rosyjskim gazie nie będziemy opierać, a pozostałe źródła tego gazu są jednakowoż, ten gaz jest droższy, więc też musimy myśleć o tym, I jest paliwem na co kopalnym. nas po prostu stać. Tak. I jest I paliwem jest kopalnym, więc paliwem kopalnym. jeżeli już odchodzimy od tego gazu i nie myślimy też o tym, żeby uzupełniać niedobory w produkcji energii i ciepła z OZE, no to musimy postawić na atom. Po prostu nie ma wyjścia. Musimy patrzeć racjonalnie na to, jakie mamy zasoby, jakie mamy możliwości, ale też musimy mieć tą świadomość, że elektrowni atomowej nie wybudujemy w 2 lata. No nie, to będzie wielki wysiłek całego społeczeństwa. Przedostatnie pytanie. My jako organizacja kładziemy duży nacisk na promocję takich form upraw w rolnictwie, które ograniczałyby emisję z rolnictwa, ale również nowych metod produkcji żywności, takich jak fermentacja białek, jak zamienniki mięsa, jak mięso komórkowe. Część z tych technologii jest dopiero raczkująca, ale w naszej ocenie warto je rozwijać. Czy ze strony lewicy, czy ze strony pani poseł można liczyć na pochylenie się nad takimi projektami, inicjatywami, wsparciem, głosowaniem za rozwijaniem tego typu metod produkcji żywności, o ile one będą zrównoważone, a taką mamy nadzieję. No, my jesteśmy w ogóle wrogami tych wielkoobszarowych z wielu względów, tak? Klimatycznych, humanitarnych, ekologicznych. W związku z tym trzeba w jakiś sposób przemodelować produkcję rolną. I to też ja odsyłam Państwa, bo właściwie odpowiedź na Pana pytanie w sposób chyba trochę ogólnikowy, bez używania tego typu szczegółowych rozróżnień na rodzaje produkcji, na technologie, jest w naszym programie na stronie lewica.org.pl, więc zapraszam serdecznie, ale powiem tak. Już nas zdążono oskarżyć o to, że za sprawą tych strasznych lewaków będziemy jeść robaki, prawda? Że za sprawą tych strasznych
lewaków, nie będzie kotleta schabowego. No to myślę, że dobrze identyfikuje nas Konfederacja, że jesteśmy także tymi propagatorami odchodzenia od pewnych technologii wytwarzania żywności na rzecz tych, które będą szanowały zasoby ziemi, szanowały klimat, zapobiegały katastrofie. Ale też to przemodelowywanie pewnych nawyków żywieniowych musi uwzględniać też wymogi związane ze zdrowiem obywateli, choroby cywilizacyjne, tak? Zwróćmy uwagę, jak te technologie, które są w tej chwili bardzo popularne i często wykorzystywane, jak one sprawiły, jaki jest poziom zdrowia obywateli. Alergie, nowotwory, różnego rodzaju choroby metaboliczne, to wszystko ma związek z tym, co jemy tak naprawdę. Więc ja powiem tak, że lewica zawsze była nośnikiem pewnej progresywnej zmiany i lewica zawsze miała bezwzględne zaufanie do nauki. I myśmy byli tymi, którzy woleli wiedzieć niż wierzyć. Z szacunkiem dla wiary oczywiście, ale woleliśmy się opierać na nauce. To myśmy byli chociażby, poszliśmy na, oczywiście ponieśliśmy koszty polityczne, ale z pełną świadomością i akceptacją tego, jak się opowiedzieliśmy za szczepionkami, tak? Za tą odpowiedzialnością społeczną, za tym, za tą wiarą w wiedzę medyków, wiarą w wiedzę farmaceutów, wiarą w to, że nauka ma rozwiązania i że musimy ufać nauce, a nie antenkom. Za to cały czas jesteśmy atakowani, więc także w przypadku nowych rozwiązań opracowywanych w różnych instytutach badawczych, na uniwersytetach, dotyczących produkcji żywności, które mają tak naprawdę sprawić, że wszystkie, że produkcja żywności przestanie być tak potwornie obciążająca dla klimatu, tak niszcząca klimat. Tak, my to wszystko po prostu absolutnie poprzemy i myślę, że tutaj nie wybiegam przed szereg jako wiceprzewodnicząca lewicy, mówiąc za całą lewicę, że tak, że po prostu będziemy popierać wszystkie sposoby na to, żeby ratować planetę i także zadbać o zdrowie i odporność ludzi, żeby jedli to, co jest po prostu zdrowe i zapewni im zdrowe życie, bo to jest też profilaktyka zdrowotna. Ostatnia rzecz, ostatnie pytanie, myślę, że ono będzie poniekąd formalnością, ale jest bardzo istotne dla nas, ponieważ również jako jedna z organizacji ekologicznych, obok wielu innych, w ostatnim okresie przygotowywaliśmy nowe projekty prawa ochrony drzew, terenów zurbanizowanych, ponieważ te drzewa w ostatnich latach ginęły w jakichś nieprawdopodobnych ilościach. Czy będzie można liczyć na panią poseł, na lewicę, na, miejmy nadzieję, nowo sformowany rząd, że weźmie pod uwagę te postulaty społeczne, dobrze już przepracowane, i pochyli się praktycznie nad gotowymi projektami ustaw ze strony społeczeństwa? No, tutaj na pewno będzie dużo łatwiej, bo nikogo nie trzeba przekonywać, prawda? Bo w przypadku nowych technologii produkcji żywności opór społeczny jest ogromny, więc pokazywanie tego ludziom, że jest to pewna alternatywa, tak, pewien dodatek, a jeżeli się spodoba, to będziemy to akceptować, że w przypadku lasów już nie musimy przechodzić takiej drogi zmiany świadomości i akceptacji dla pewnych nowinek. Ja sama zaczęłam swoją ścieżkę zainteresowania ekologią. Myśmy w ogóle byli znani z tego jako ruch miejski w Zielonej Górze, że my protestujemy przeciwko wycinaniu drzew, bo Zielona Góra ma teraz przydomek Betonowej Góry. Tutaj się zrobiło mnóstwo tych strasznych rzeczy, które także dotyczyły, które się zdarzały w kraju, po prostu wycinano drzewa i niby ta Zielona Góra ma te połowę tych terenów zalesionych w swoim obszarze, ale to tylko dlatego, że Zielona Góra włączyła kilkanaście wsi i sołectw w swój obszar i mamy w tej chwili większy obszar niż Poznań, ale tak, drzewa są nam po prostu niezbędne. Ja osobiście przeszłam straszne ataki ze strony radnych obozu rządzącego prezydenckiego za protesty przeciwko wycinkom drzew, bo my mamy w Polsce teraz bardzo modny, wielu samorządowców buduje ścieżki rowerowe.
I to są te najprostsze sposoby pozyskiwania pieniędzy unijnych i wydawania ich Teraz. szybko, tak? I niekoniecznie te ścieżki rowerowe są przemyślane i służą alternatywie czy sportowi, alternatywie komunikacyjnej, ale one są budowane w sposób urągający zasadom współistnienia ze środowiskiem. O co chodziło w Zielonej Górze w tych naszych protestach i w tych moich protestach przeciwko budowie ścieżek rowerowych? Ano o to, że te ścieżki budowano bezpośrednio przy drodze. I w związku z tym to chodzi o to, żeby coś było widoczne z drogi. Jak ktoś przejeżdża samochodem, żeby widział, że tutaj prezydent, burmistrz, wójt Jakaś zbudował robota ścieżkę. została zrobiona. Tak, że została zrobiona. To wszystko ma mieć wymiar propagandowy, prowyborczy, a absolutnie nie myśli się o innych zasadach. I tutaj na wielu terenach poniemieckich zostały aleje. Piękne dębowe aleje, piękne lipowe aleje, sadzone przez ludzi, których dawno nie ma, tak? Mówili innym językiem, więc też nie szanujemy tego, co po nich zostało na terenach tak zwanych odzyskanych. I te aleje wycinano, żeby budować te ścieżki. I to było coś po prostu potwornego, zwłaszcza, że bezpośrednio za tą ścianą, dwoma rzędami dębów, lip, buków czy czegokolwiek jeszcze z tych pięknych drzew liściastych, była tak zwana sosna przemysłowa. Więc można było zostawić ścianę drzew liściastych, tego starodrzewu, a po prostu ciąć tą sosnę. I też przyjemniej by się jechało tym rowerkiem w cieniu i nie wdychając spalin. Ale niestety za mały był ten sprzeciw społeczny i wybudowano te ścieżki po prostu w sposób absurdalny. Co ciekawe, te ścieżki za ścianą drzew w PRL-u budowano właśnie ścieżki rowerowe za ścianą drzew, więc to kompletnie nie wiadomo skąd się wzięło. No tak, to jest rzeczywiście takie zjawisko o tyle straszne, że rower, który ma być symbolem pewnej zmiany społecznej, zmiany transportu, jednocześnie jest powiązany z tak ogromnymi i niepowetowanymi stratami w przyrodzie, bo rzeczywiście wycina się aleje przeważnie wiekowe z dojrzałymi, pięknymi drzewami. To jest coś, co budzi. Pan chyba też rozmawiał z Joanną Lidanę, tak mi się wydaje, z Koalicji Obywatelskiej, z Zielonych, która startuje z list Koalicji Obywatelskiej. No właśnie obydwie były w ruchu miejskim, nadal jesteśmy. I myśmy te protesty robiły. Nas nazywano ekoterrorystkami, ale też mówiono o nas mchy i porosty, bo myśmy szukały mchów i porostów. Po prostu trzeba było szukać jakichś wybiegów prawnych, żeby zablokować wycinkę. No niestety nie udało się zachować tego starodrzewu. Przestała być ulicą, w której są lipy, ale po tych wszystkich doświadczeniach myśmy też propagowały i propagowali ruchem miejskim moratorium dla drzew, prawda, żeby w ogóle przestać wycinać drzewa. No to się nie dzieje, ale kilka tych alei udało nam się uratować w Lubuskiem. To przede wszystkim wielki wysiłek Joanny i paru innych aktywistek, przede wszystkim kobiet, takich alei starych, które się zachowały, żeby były one ujęte w rejestrze zabytków. Jako aleje zabytkowe udało się uratować w ten sposób. Natomiast świadomością ekologiczną się tego niestety nie udało zrobić, czego bardzo żałuję, bo jak wiadomo, drzewa w naszym kraju atakują przejeżdżających kierowców, tak? I ich zabijają. To jest jakiś taki absurd, aberracja, ale tak się dzieje. I argumenty, że ludzie się topią, więc powinniśmy wypompować całą wodę z Bałtyku. Ośmieszanie tych argumentów też jakby nie zadziałało i ludzie nadal twierdzą, że drzewa atakują kierowców. Ale myślę, że te wszystkie pomysły, żeby przestać wycinać te drzewa, one trafią w tej chwili na bardzo podatny grunt. Bo ta gospodarka rabunkowa drzewna, którą widać, tak? Bo to, co robiła Solidarna Polska i co robi z lasami państwowymi, to w ogóle w programie Lewicy jest zmiana organizacyjna lasów polskich. Bo to, co jest w tej chwili, widać, jak bardzo jest ta instytucja podatna na upartyjnienie i wykorzystywanie polskich lasów jako po prostu wielkiej fabryki desek.
No tak absolutnie nie może być, bo Polacy są bardzo wyjątkowo przywiązani do lasu, do chodzenia na grzyby, na las, na jagody i w ogóle do chodzenia do lasu. I myślę, że jest tutaj, tu akurat, przy tych wszystkich tematach, które dzisiaj podejmowaliśmy, kwestia ratowania lasów, zaprzestania rabunkowej gospodarki drewnem, że ona trafi na podatny grunt. No tutaj też musimy zwiększyć ten recykling, tak? Bo mamy bardzo niski udział w produkcji tych wszystkich wyrobów z drewna, wykorzystywania starych produktów, tak? Tego recyklingu drewna, żeby to użyć takich sformułowań, które dla wszystkich są jasne. Więc tu akurat myślę, że wśród tych pierwszych decyzji powstałej, mam nadzieję, po wyborach koalicji nowej, opozycyjnej, jeżeli powiemy, że odczepimy się wreszcie od polskich lasów, że to trafi na podatny grunt. I żeby zakończyć tym, od czego pan zaczął, powiedział, że, że jestem doktorą nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa. Ja pamiętam taki fantastyczny dramat Sławomira Mrożka, nosił tytuł Miłość na Krymie. I on opowiadał o upadku Rosji. I ten upadek Rosji polegał na tym, że Rosjanie najpierw wyprzedali cały gaz, potem wycięli w pień i wyprzedali całą tajgę, a na końcu nie mieli czym handlować, więc sprzedawali kobiety do burdeli. W związku z tym nie chciałabym, żebyśmy kiedyś jako Polska też stali się źródłem inspiracji dla jakiegoś dramaturga. I żebyśmy mówili, że na deski wyprzedaliśmy wszystkie polskie lasy. No, to jednak się nie powinno dziać. I także w dobie zmian klimatycznych, bo to już chyba widzą wszyscy, że jeżeli społeczeństwo się starzeje, a chodzi po tych nagrzanych betonach, no to karetki jeżdżą non-stop na sygnale. Po prostu musimy wrócić do tego, co robili. Aleje, aleje. W miastach faktycznie nie daje się funkcjonować już w pewnych częściach w porze letniej i to, co się działo w ostatnich latach, skutki tego odczuwamy już dzisiaj w pełni. Powiedziałbym na zakończenie w I ten żeby sposób, powiedzieć że coś optymistycznego na koniec. Jeszcze jedną optymistyczną rzecz powiem na koniec. Kiedy protestowaliśmy w ruchem miejskim przeciwko budowie obwodnicy południowej, tej tak zwanej średnicówki południowej, Zielonej Góry i wycięcia ogromnych połaci Lasu Piastowskiego, czyli tego ulubionego takiego lasu Zielonogórzan, no to nam wówczas w 100-tysięcznym mieście petycje podpisało, czy na protesty przychodziło około 500 osób. Tych parę ładnych lat temu. W tym roku, kilka miesięcy temu, w mieście burmistrz, maleńkim kilkutysięcznym mieście w województwie lubuskim, burmistrz postanowił znowu wykorzystać kolejne pieniądze unijne. Za poprzednie pieniądze unijne posadził drzewka i krzewy. Skończył się okres programowania, ma nowe pieniądze i znów postanowił wyciąć te drzewka i krzewy i posadzić nowe, maleńkie, niech mu tam rosną od nowa. No to jest taka, wie pan, polska formuła wykorzystywania środków unijnych. Kończy się okres programowania, to się wszystko wycina w pień. I proszę sobie wyobrazić, że w tym małym kilkutysięcznym mieście petycję do burmistrza, która oczywiście nic nie dała, bo on to przesadził te drzewa, ale przesadził je, wie pan, to był przełom lipca, sierpnia, więc przesadzanie dużych drzew to jest po prostu mija się z celem i one rzeczywiście wszystkie dramatycznie uschły. Ale ktoś tam zarobił na przesadzaniu. Podpisało 500 osób. Więc to pokazuje, że jednakowoż w kwestii drzew świadomość się obywateli zmieniła. nie ma co do tego wątpliwości. Ta literacka puenta, którą sama pani przeprowadziła, ja nie przekierowałbym jej na lepsze tory. Bardzo obrazowa. Tak to mniej więcej wygląda. Oby tak się nie stało. Mam nadzieję, że spotkamy się na wyborach w niedzielę. W poniedziałek obudzimy w trochę lepszej rzeczywistości. Życzymy sukcesu wyborczego. Dzisiaj naszym gościem była pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic. Numer listy jako kandydatka do kolejnej kadencji, numer listy 3, numer na liście 1, Komitet Nowa Lewica, okręg wyborczy numer 8.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do zobaczenia i dobranoc. Do zobaczenia, dobranoc.